Przyrost masy ciała, zmniejszony popęd seksualny, problemy z płodnością, zaburzenia snu, zmęczenie, osłabienie mięśni oraz taki przygnębiony, depresyjny nastrój. W jaki sposób najlepiej sprawdzić Wasz poziom testosteronu? Musisz pamiętać o tym, żeby sprawdzić zarówno poziom testosteronu całkowitego, jak również testosteron wolny. Ponadto normalny zakres, czyli ten referencyjny testosteronu, nie jest równy zakresowi optymalnemu. Ogólnie rzecz biorąc, dla wartości optymalnych chcesz, aby Twój poziom testosteronu znajdował się w górnych 50% zakresu referencyjnego. Jeżeli jest potrzeba, testosteron można suplementować, ale jedynie pod nadzorem lekarza. Testosteron wpłynie, to moja preferowana metoda podawania testosteronu. W kolejnym filmie opowiem Wam dlaczego. Innych metod w każdym razie nie polecam. Zioła jak na przykład ashwagandha, suplementy jak witamina D, cynk, również czosnek, arginina, soł palmetto. To są wszystkie rzeczy, które mogą być bardzo pomocne, żeby zwiększyć naturalnie Twój niski poziom testosteronu.